Do dzisiejszego programu pod batutą Józef Sukniewicz zaprosił jednego z wiolonczelistów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Jeleniogórskiej. Posłuchajmy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić w moim programie nie tyle może o samej muzyce, ale o sprawach, które są bardzo bliskie muzyce, bowiem w tym tygodniu koncertu nie będzie. Natomiast mam przyjemność zaprezentować Państwu, przedstawić czołowego muzyka Filharmonii Jeleniogórskiej, pana Bernarda Stankiewicza. Może byś był uprzejmy sam się przedstawić? Ja tu chciałem małe sprostowanie w tej sprawie. Pan redaktor powiedział, że czołowego muzyka, no tak na szczęście nie jest. Gram w grupie wiolonczel, są bardziej czołowi, jeżeli mogę tak powiedzieć, ode mnie. Jest ze względu na bliskość od dyrygenta. No więc właśnie, ale to wydaje mi się, że takiego znaczenia wielkiego nie ma, bo najważniejsze to obojętnie gdzie się jest i co się robi, żeby starać się robić to dobrze. To tyle tytułem sprostowania. A od ilu lat robisz to dobrze? No staram się to robić dobrze od 20 lat, już chyba gdzieś tak będzie. Tak. A więc Państwo sami mogą ocenić, czy to jest czołowy muzyk, czy też nie naszej filharmonii. No więc proszę bardzo, dalej o sobie. Dalej o sobie. No, uczę jeszcze w szkole muzycznej. Oczywiście moja specjalność w szkole to nauka gry na wiolonczeli, ale także uczę tak zwanej teorii, bo nazywa się to tak naprawdę umuzykalnienie. I oprócz tego ostatnio zająłem się popularyzacją muzyki. Kiedyś to też było robione, ale przy zmianie systemu to zanikło i teraz to trzeba robić na całkiem innych zasadach. Wychodzić do rodziców przede wszystkim, bo umuzykalnienie to od najmłodszych dzieci z propozycją koncertów dla dzieci, ale niestety, że rodzice to muszą płacić i jest to dosyć trudne. Sam coś na ten temat wiem, bo mam taką swoją własną gromadkę dzieci w liczbie 4 i jak mi każde dziecko przychodzi i mówi, tata, daj mi na koncert czy na kino, to ja wiem, jak to kosztuje. Jak to boli. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo konieczne, no i zająłem się organizacją w tym roku także koncertów. Idzie to bardzo wolno, jakoś jednak idzie. Mam nadzieję, że z czasem pewnych form się, jako filharmonia, bo działam pod szyldem filharmonii, że pewnych form tych organizacyjnych jakoś się dopracujemy. Kiedyś było o wiele łatwiej. Wydział Oświaty miał pieniądze, filharmonia miała to, co miała do sprzedania i w ramach współpracy muzycy grali, Wydział Oświaty nam płacił, a teraz te pieniądze trzeba niestety, mówiąc tak nieładnie, trochę wyciągnąć od rodziców. Trzeba przekonywać rodziców, trzeba przekonywać wychowawców. Mhm. Żeby chcieli zorganizować. Właśnie przy okazji chciałem może podpowiedzieć Państwu, że pan Stankiewicz zajmuje się upowszechnianiem tej muzyki wśród młodzieży, oczywiście w ramach działalności Filharmonii Jeleniogórskiej. Czy często zdarzają Ci się odmowy? Jak zgłaszasz się do przedszkola czy do szkoły, czy są tacy nauczyciele, którzy mówią dziękujemy za muzykę? Nie. Akurat mi się to nie zdarzyło. Jeżeli są jakieś sprawy takie trudne, to właśnie finansowe czy organizacyjne. Także wydaje mi się, że z czasem to jednak rozkręci się, a warto, bo znamy przysłowie, że muzyka łagodzi obyczaje, a obyczaje ostatnio nam trochę niestety zdziczały. Ale przedtem w rozmowie powiedziałeś, że jednak załatwienie sprawy w bardzo dużym stopniu zależy od życzliwości dyrektora przedszkola czy dyrektora szkoły, w ogóle stosunku jego osobistym do muzyki, prawda? Tak. Że tam, gdzie nauczyciele rozumieją, jakie efekty daje wychowanie młodzieży poprzez muzykę, tam jest łatwiej ci załatwić. No to tak jak mówi Bogusław Kaczyński, jak nie ma widzów w sali operowej, należy zwolnić dyrektora. I coś w tym jest, może nie aż tak bardzo radykalnie, ale myśl jest właśnie taka i stwierdziłem chodząc, no na razie zacząłem od przedszkoli, bo tą edukację trzeba zacząć od samego początku, że dużo, a czasami nawet wszystko zależy od dyrektorki w danym przedszkolu. Jak już zgodzą się w przedszkolu na taki koncert, to co proponujecie konkretnie? No teraz akurat jesteśmy w trakcie takiej trasy po przedszkolach i w tej chwili demonstrujemy skrzypce jako instrument solowy Stowarzyszeniem Pianina. Ja to
prowadzę, no i wymyślam różne rzeczy, łącznie ze skakaniem na skakance, czego jeszcze nie było, żebym jako prelegent skakał na skakance, ale na szczęście jeszcze potrafię i dzieciom to się o dziwo jeszcze podoba. Także że trochę zabawy i trochę muzyki. U dzieci przede wszystkim musi być zabawa. Muzyka właściwie na początku jest pretekstem. Musi być nastrój, musi być przede wszystkim radość i dopiero później można na tej podstawie, na tej bazie budować dalszą jakąś muzyczną edukację. W takim razie proszę opowiedzieć jeszcze, co tam z okazji Światowego Dnia Muzyki. Ja sygnalizowałem naszym widzom, że mieliście nawet jakieś uroczystości, ale może po kolei. Jak obchodziliście w tym Światowy roku? Dzień Muzyki u nas się odbył właściwie dzień po, bo 2 października, koncertem muzyki amerykańskiej, no bardzo różnej niż ta nasza europejska. Takiej ona w brzmieniu jest taka, wiemy, troszeczkę taka westernowa, ale z takim oddechem dosyć szerokim. Bardzo trudna do wykonania, słyszałem. No, jeden utwór był dosyć trudny, także mam nadzieję, że następny raz, jak zagramy, szczególnie właśnie tą wiosnę w Appalachach, to już będzie trochę lepiej, bo już będziemy wiedzieli, co w trawie piszczy. Ale Copland to w końcu współczesny kompozytor amerykański, więc trudno się dziwić. Tak. A co później było? Później za bodajże 2-3 dni zaprosił reprezentację Filharmonii do siebie wojewoda. No szkoda, że nie całą orkiestrę, no, ale ja to kładę na karb trudności różnych takich. No, to jest dość duży zespół. W każdym razie... To konkretnie proszę powiedzieć, ile zaprosił osób? A no nie, no było tak dosyć gdzieś, ja wiem, no 12 osób było. Byli wszyscy przedstawiciele poszczególnych grup instrumentów. Muzycy, tak, byli przedstawiciele związków zawodowych. Zaprosił nas wojewoda, dwoje muzyków zostało odznaczonych. Halinka Buszyńska, moja szefowa w grupie wiolonczel, dostała odznaczenie, o ile pamiętam, to Srebrny Krzyż Zasługi i Zbyszek Golian, flecista. No oni w tej orkiestrze grają prawie od zawsze. U nas jest tak, że Państwo chyba wiecie, jest taka anegdota, ile masz lat? No mam 40, a ile grasz w orkiestrze? 35. No tak bywa. Orkiestra startowała kiedyś przed laty właśnie z takiego pułapu, że zaczynali dosłownie grać, czyli orkiestrze, tak, prawie z przedszkola. No tak. Teraz, ale żeby nie przedłużać naszej miłej rozmowy, to może byś był uprzejmy jeszcze powiedzieć miłe słowo w kierunku nauczycieli. Dzisiaj właśnie obchodzimy Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym jest okazja, żeby podziękować tym, z którymi Filharmonia współpracuje. Czy współpracuje z nauczycielami? Tak, Filharmonia współpracuje z nauczycielami i będziemy do tych, u których jeszcze nie byliśmy, wychodzić. Kiedyś było tak, że graliśmy poza Jelenią Górą, a ja uważam, że tam, gdzie jest Filharmonia, w tym mieście trzeba właśnie w tym mieście te tradycje rozwinąć, kultywować i dopiero wtedy ta cała muzyczna kultura w tym środowisku będzie na wysokim poziomie. Jeszcze chciałem wrócić do spotkania u wojewody, gdzie niestety, no, jeżeli chodzi o płace muzyków, to wszyscy wiemy, jakie są, prawie takie same jak w innych grupach tych najniższych. A ja może dopowiem Państwu, dlaczego Pan zaczyna ten temat, dlatego, że jest przewodniczącym Związku Solidarność w zespole, prawda? Jestem czasami między młotem. Jesteś nagabywany. Tak? Jestem między młotem a kowadłem, bo z jednej strony, no, muzykę trzeba grać z serca. I czasami gra się, co tu mówię, dużo za darmo. Ale jako przewodniczący związku zawodowego, no niestety muszę i zresztą to jest nasz wspólny interes, nasza praca, muszę trzymać to w jakiś sposób, żeby no, walczyć z dyrekcją o te wyższe płace, ale na razie nie ma skąd. Jedno jest pocieszające, że sala nasza pomału rośnie i wojewoda powiedział, że na to fundusze są i on ma nadzieję, będzie robił wszystko, żeby ta sala rosła, no a jak rośnie sala, to rośnie dla kogoś, dla nas, prawda? Także no z czasem to może wszystko ulegnie zmianie. Z czasem, to znaczy za 3 lata spodziewamy się pierwszego koncertu. Nawet słyszałem, że ma być nowy koncert z nowym fortepianem w Filharmonii. To też kolejne chyba. Co daj Boże. No, masę milionów, już nie rzucajmy tu cyframi. Nie, bo to się zmieni. Zmienia się z dnia na dzień. Strach mówić. No a więc teraz powróćmy jeszcze na zakończenie do tych naszych kochanych nauczycieli. Współpracuje się z nauczycielami. Tak, no wychodzimy do nauczycieli i ja przy okazji właśnie ich święta i mojego święta także, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, a uczę w szkole muzycznej. No wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego muzycznego, drodzy nauczyciele. I powiem tylko tyle, że jeżeli z Filharmonią, drodzy Państwo, drodzy szanowni jubilaci z okazji Dnia Nauczyciela wejdziecie w kontakt, to mam nadzieję, że będzie nam łatwiej wspólnie wychowywać naszą młodzież. To ja tyle. Wszystkiego najlepszego. A urozmaiceniem do tych miłych życzeń, do którego przyłączy się również oczywiście telewizja kablowa Relax i ja osobiście, będzie muzyka Jana Straussa.
Oczywiście z ostatniego festiwalu muzyki wiedeńskiej będzie to koncert w teatrze, którym dyrygował autentyczny Austriak.